Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o ikonach lub też po prostu zawodnikach, którzy zapisali się w kartach historii i zasługują na to, aby pojawić się w FIFA 21. Ale nim zaczniemy, pierwsze Q&A na kanale jest zapowiadane właśnie w tym momencie, kiedy ono się pojawi. Pojawi się ono już w najbliższym czasie, dlatego zadawajcie pytania w komentarzach. Tak jest, właśnie zapraszam Was do tego i proszę Was o to, abyście zadawali jak najwięcej pytań w komentarzach. No a teraz myślę, że już możemy sobie zaczynać. Okej, więc możemy już lecieć. Zaczynam od zawodnika, który jest zdecydowanie najlepszym kameruńskim zawodnikiem w historii. Jest nim oczywiście Samuel Eto'o. No, kto nie zna Eto'o, naprawdę jest dużo do tyłu, jeśli chodzi o światową piłkę nożną. Jest to również legenda Barcelony, także jeżeli ktoś go nie zna, naprawdę polecam nadrobić zaległości. Wyświetla wam się oczywiście w tym momencie karta z Wikipedii Samuela Eto'o w tym momencie na ekranie. Czterokrotnie wybrany piłkarzem roku Afryki, ale to nie jest istotne aż tak. Najbardziej istotne mamy to, jakie ma osiągnięcia ten zawodnik, moi drodzy. Więc tak, mamy osiągnięcia: FC Barcelona, Mistrzostwo Hiszpanii 3 razy, Puchar Króla raz, Liga Mistrzów 2 razy, nawet z Barceloną, której to ostatnio ciężko idzie, z Interem Liga Mistrzów, z reprezentacją, no, Puchar Narodów Afryki i tak dalej, Igrzyska Olimpijskie, nawet ten zawodnik był na Igrzyskach w młodym wieku, dlatego uważam osobiście, że zasługuje on na ikonę. Też wiemy, jak on wyróżniał się na tle FC Barcelony, klubu z Katalonii. No, szczerze mówiąc, Samuel Eto'o jest naprawdę jednym z zawodników, który jako pierwszy w kolejności jest teraz właśnie do pozyskania karty ikony. A my lecimy sobie dalej. No i dalej, kogo my tutaj mamy? No a dalej mamy zawodnika, który jest na miniaturce tego materiału, na środeczku ładnie, bo też na to zasługuje. Francesco Totti, kolejny napastnik, tym razem legenda Romy. Już wam powiem dokładnie, ile lat w tym klubie spędził. Praktycznie całe życie w jednym klubie. Jeśli chodzi o karierę seniorską, to nawet nie praktycznie, tylko po prostu całe życie w jednym klubie. Cholera, jak to jest możliwe? Było to dokładnie, szybka matematyka, było to, moi drodzy, 25 lat, jeśli dobrze liczę. Jeszcze raz sobie to policzę, aby się nie pomylić. Tak, było to 25 lat. Mimo moich problemów tutaj, tak, to było 25 lat. Zawodnik urodzony w 76 roku, więc już troszkę stary. Nie dziwię się, że zakończył swoją karierę w 2017 roku, ale przechodząc sobie do sukcesów. Widzimy, ilokrotnie tutaj był powoływany do kariery, do reprezentacji. Przeczytałem karierę reprezentacyjną i od razu się pomyliło. Jeśli chodzi o dalsze tutaj sukcesy, jeśli chodzi o jego klub, jedyny tak naprawdę, Mistrzostwo Włoch raz w 2001 roku, Puchar Włoch dwukrotnie, Super Puchar Włoch również dwukrotnie, ale głównie tutaj sukcesy reprezentacyjne są po prostu... podkreślałem klasę tego zawodnika. Mistrzostwa Świata w 2006, Wicemistrzostwa Europy w 2000, Igrzyska jakieś śródziemnomorskie w 1997 roku, no a to już takie mniejsze międzynarodowe sukcesy, aczkolwiek no nie można mu zaprzeczyć, że był po prostu piłkarzem genialnym, też ile serca zostawił na boisku. Polecam sobie obejrzeć jego pożegnanie, jedno z najlepszych pożegnań, jak nie najlepsze w historii, jeśli chodzi o piłkarzy. Także no serdecznie do tego zapraszam, a my lecimy sobie dalej. Teraz pod lupę bierzemy zawodnika, którego nie do końca możecie kojarzyć, bo urodził się w 27 roku w Budapeszcie, jest oczywiście on Węgrem, jest to Ferenc Puszkasz. Co on takiego zrobił w swojej karierze? Szczerze mówiąc, też go nie znałem, dopiero jak zacząłem się poważnie interesować piłką nożną, to oczywiście poznałem to nazwisko, bo to jest prawdziwy fenomen, jeśli chodzi o tych zawodników, którzy grali w latach tych pierwotnych, kiedy piłka dopiero się rozwijała, więc to było naprawdę lata temu. Zobaczmy może od razu na jego osiągnięcia, bądź też w jakich grał klubach. Z takich znanych to Real Madryt na pewno, tutaj jest 8 lat spędzonych w klubie z Madrytu. W Espanyolu również spędził jeden rok jako gość, Espanyol Barca, nie wiem, co tutaj ma oznaczać to gość, ale jeśli chodzi o dalsze części, to Budapeszt, jakiś tam klub z Budapesztu, spędził w nim 6 lat, następnie 7 w Kispeście, może to już mniejsza, tak, 7? 6 lat, przepraszam. Jeśli chodzi o kolejną sprawę, czyli sukcesy, no co on takiego w tym Realu zrobił? Mistrzostwo Hiszpanii, 5-krotnie zdobyte, 5 lat z rzędu właściwie nawet z ekipą królewskich.
Puchar Króla w 1962 roku. Może nie będę się tak będziemy się tak zagłębiać. Był mistrzem olimpijskim, wicemistrzem świata, więc no tutaj osiągnięcia są topowe naprawdę, ale jeżeli sobie obejrzycie, może nie najlepszej jakości, bo to było lata temu, ale Ferenc Puszkasz naprawdę wymiatał, jeśli chodzi o właśnie jego grę na prawdziwych boiskach, także no w 100% zasługuje na kartę ikony. A przed nami kolejny zawodnik, którego widzicie na miniaturce tego materiału, jest nim oczywiście legenda Barcelony, Dani Alves. Co takiego Brazylijczyk zrobił? No tej postaci raczej nie muszę tutaj zbytnio określać, ponieważ to zawodnik młody, jeszcze niedawno grał właśnie na najwyższym poziomie. Gra on aktualnie w São Paulo. Wiem, że on jeszcze nie zakończył kariery, nie musicie mnie jechać w komentarzach, aczkolwiek uważam, że już wkrótce, może nie w FIFA 21, ale musiałem go tutaj umieścić. Jest to zdecydowanie mój ulubiony prawy obrońca w historii. Jeśli chodzi o charakter, walkę i tak dalej, jeszcze ta akcja z bananem, sami wiecie, co tam się stało. Przechodząc sobie do tego, gdzie on grał, no grał głównie w Barcelonie przez 8 lat, grał w Sevilla przez 5 lat, grał jeszcze w Juventusie przez rok oraz 2 lata w PSG. Ale głównie zajmiemy się tutaj sukcesami, które tutaj właśnie w Barcelonie udało mi się zdobyć. Mistrzostwo Hiszpanii miało miejsce, jest na jego koncie, a 6-krotnie zdobywał mistrzostwo kraju właśnie z FC Barceloną, co jest wynikiem kapitalnym. 4-krotnie Puchar Króla, to jest zawodnik, który ma wszystko. 3 razy Ligę Mistrzów. Jeśli chodzi o Juventus, to też był mistrzem Włoch, ale tutaj popatrzymy jeszcze w reprezentację Mistrzostw Świata U20, Copa America, Puchar Konfederacji. Szczerze mówiąc, myślałem, że w reprezentacji osiągnę więcej, no ale jak widać, bardziej klubowe zdanie mu Alvesowi sprzyjały, że tak powiem. No i co, zasługuje na kartę ikony, jeden z najlepszych prawych obrońców w historii futbolu i tak jak już mówiłem, ulubiony mój prawy obrońca, jeśli chodzi o charakter, walkę i tak dalej. No ale to tylko jest kwestia indywidualna, a teraz lecimy sobie dalej. No i przed nami piękny, przystojny, jakże cudowny Anglik David Beckham. No tej postaci nie muszę przedstawiać, jest to aktualny trener, żeby się nie pomylić, czy tutaj to będzie... Nie, ale to jest chyba trener LA Galaxy, o ile pamiętam, właśnie ja oglądam MLS, chyba nigdy w życiu nie widziałem żadnego meczu właśnie Ligi Amerykańskiej, a może powinienem. No i gdzie on grał? No to chyba każdy dobrze wie, że grał w Manchester United 10 lat, co jest sporym wynikiem, no że to jest spora. Jeśli chodzi o jego sukcesy, no wiadomo, tutaj Anglię raz pociągnął ładnym rzutem wolnym, ładnym strzałem rzutu wolnego, strzelił, no i oczywiście Anglia mnóstwo w świetnym stylu wtedy na World Cup, czyli oczywiście... Mistrzostwo Świata, dobra to mi słowa po polsku. Manchester United sam tutaj zdobył mistrzostwo Anglii aż 6-krotnie, o ile dobrze liczę, tak jest, 6-krotnie. No Puchar Anglii 2-krotnie, no z Realem Madryt mistrzostwo Hiszpanii również, z mistrzostwo Francji, to akurat nie jest dziwne. Z Anglią nic nie zdobył, bo jak wiemy, ten kraj raczej nie zdobył sukcesu międzynarodowej, nie chcę tutaj zwykle zjechać Anglików, ale no taka prawda niestety. Znakomity model również, należy powiedzieć, no i co? Pan jest stylem, nie muszę przedstawiać tego zawodnika, dobrze wiecie, kto to jest i co on zrobił. Teraz przechodzimy sobie dalej. No i teraz kolejna legenda Barcelony, Eric Abidal. Jest to zawodnik szanowany ze względu na to, że na przykład zmagał się z nowotworem, już nie pamiętam dokładnie jaki to był nowotwór, chyba 2-krotnie aż miał nawrót tak jakby tego nowotworu, ale chyba się pomyliłem. Tutaj na pewno jest napisane, że w latach 2012-2013 walczył z nowotworem i w tamtym czasie bardzo rzadko występował na boisku. Mimo tego występował, kurczę, to jest znakomita informacja, nie? No, jaki ten zawodnik był niezniszczalny, Eric Abidal, no pff, coś pięknego, coś cudownego. Jeśli ktoś nie widział jego gry, również polecam sobie jakoś tam na YouTubie obczaić. Był on Francuzem, właściwie jest dalej, bo żyje, nieśmieszny żart. No sukcesów tutaj jego nie ma, nie wiem czemu. Grał on w Barcelonie na pewno wiele lat. Grał on również w AS Monaco, grał we francuskich klubach, głównie w Olympique Lyon, Lille oraz AS Monaco. W sumie 2-krotnie grał w tym klubie. No i co? Wygrał Ligę Mistrzów, to na pewno. Na cześć jego właśnie wygrali Ligę Mistrzów, kiedy był w Barcelonie. No i co jeszcze można o nim powiedzieć? Kapitalny piłkarz, kurczę, kapitalny obrońca, wysoki, silny i tak dalej. Czegoś więcej. No pięknie się patrzyło na tego zawodnika i mam nadzieję, że
w życiu mu się powiedzie, tak samo jak ta boiskła. No i ostatni zawodnik jest nim oczywiście Polak, jest nim oczywiście Zbigniew Boniek. Widzicie go na miniaturce, pewnie to też przyciągnęło troszkę wasz wzrok, aczkolwiek no nieomylnie kliknęliście w ten materiał, gdyż jest on tutaj. No i tak, no kto to jest Zbigniew Boniek? Pewnie większość kojarzy go teraz właśnie z tych czasów aktualnych, ponieważ jest on oczywiście prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Grał on na przykład w Juventusie, no to już więcej mówić nie muszę, dlaczego zasługuje on na ikonę. No też, kurczę, polskiej ikony nie ma. Ikonę ma na przykład, nie wiem, jakie państwa mają ikonę. Wybrzeże Kości Słoniowej, nie żeby ci piłkarze byli słabi, bo to są kapitalni piłkarze. Aczkolwiek no Polska też by chciała ikonę, no. A akurat Zbigniew Boniek chyba ociągnął najwięcej. Jeśli chodzi o reprezentację, to wielokrotnie tam grał kapitalnie. Jeżeli sobie puścicie takie urywki na YouTubie, czy gdzieś tam, co ten zawodnik robił w reprezentacji, to naprawdę będziecie zdziwieni. No i polecam sobie to obejrzeć. No tutaj mamy bardziej takie informacje. Mamy tutaj sukcesy z Widzewem Łódź, no ale tutaj chodzi głównie o Juventus, był mistrzem Włoch. Tak jest, wygrał Puchar Włoch, wygrał Puchar Europy wtedy jeszcze, więc to jest coś takiego jak Liga Mistrzów, o ile się nie mylę. Co on tutaj indywidualnie osiągnął, jeszcze wiele sukcesów. Szukam reprezentacja, trzecie miejsce Mistrzostw Świata, no to też jest sporo osiągnięcie. Kapitalnie technicznie piłkarz, kapitalny ogólnie piłkarz, inteligentny na boisku. No też teraz służy polskiej piłce nożnej na stanowisku oczywiście prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, dlatego jak najbardziej Zbigniew Boniek zasługuje na ikonę w FIFA 21, bądź też później, ale w sumie na niego liczymy najbardziej, już w tej odsłonie chcemy polską ikonę, no sami wiecie jak jest, także no co, ja będę się z wami żegnał, dziś było 8 zawodników, jeżeli chcecie więcej zawodników, to oczywiście zostawicie łapki w górę, jak i subskrybujcie kanał, a teraz będziemy się żegnać, każde 5 łapek to jeden zawodnik. Zapraszam do zostawienia łapek w górę, przypominam o pytaniach do Q&A, a w tym momencie już naprawdę się żegnamy. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. No i cześć.